Hej kochani, dziś zapraszam Was na gadanę Get Ready With Me, już dawno takiego nie było, a wiem, że chcieliście, żebym takie nagrała. Nakładam krem pod oczy, a następnie bazę matującą z Clinique. Dziś będę miała sporo do zakrycia na mojej twarzy. Najpierw zajmę się cieniami pod oczami. Jak widzicie, nałożyłam też odżywkę i nakładam sobie korektor Lumi Magic z L'Oreala w dużej ilości pod moje oczy, troszkę na nos, między brwiami i nad ustami. Musiałam ściemnić sobie, jak widzicie, żeby było cokolwiek widać. No i dziś będę nakładać mój taki niezawodny podkład Revlon Color Stay. Troszeczkę za jasny kolor wybrałam, ale zobaczycie, że później ładnie się to zleje. Na razie moja twarz jest zaczerwieniona, więc wydawał się kolor zupełnie niedopasowany, ale poczekajcie chwilkę, zaraz będzie wszystko ok. Używam sobie pędzla z Hakuro, ja te pędzle lubię i do nich wracam. I oczywiście linki do wszystkich rzeczy jak zwykle zostawiam Wam na dole. Teraz punktowo nakładam korektor marki Pupa. Bardzo lubię ten korektor, ponieważ mocno kamufluje, mocno zakrywa wszystkie niedoskonałości i tym samym pędzlem, który używałam do podkładu, po prostu blenduję sobie korektor, tak jakby wtłaczając, wbijając go w skórę i jak widzicie, bardzo ładnie mi się wtopił. Zobaczcie, co się stało z pudrem sypkim. Chciałam użyć odrobinę, ale nie wyszło, dlatego rozcieram go, zmiatam go z twarzy. Na szczęście takiego pudru można się szybko pozbyć. Teraz używam bronzera Bahama Mama i zrobiłam konturowanie troszeczkę wyżej niż zwykle robię. Ostatnio właśnie troszkę inaczej się konturuję i jestem z tej metody zadowolona, także dużo kombinuję. Mogłam wybrać natomiast większy pędzelek, ponieważ namęczyłam się tym małym. Staram się ubrązowić całą twarz, troszeczkę kontruję też nos, czoło, oczywiście tutaj, gdzie normalnie bym się opaliła. Jak widzicie, rozblendowałam jeszcze bronzer moim pędzlem do pudru. Teraz róż Down Boys, The Balm, tak samo jak bronzer. Ostatnio bardzo polubiłam się ze wszystkimi różami i nakładam dużą ilość. Rozświetlacz ze Sleeka, taki bardziej płynny. Niestety pędzelkiem nakładało się go słabo i jednym i drugim jakoś mi nie wyszło. I w końcu stanęło na tym, że zaczęłam rozcierać go palcem. To jest taki troszeczkę inny kosmetyk. On daje wykończenie bardzo, bardzo mokre. Ma też sporo drobinek, więc się świeci. On będzie dobry na Sylwestra, na jakieś wyjścia, na jakieś studniówki i tak dalej. Natomiast on nie jest rozświetlaczem na co dzień. To jest rozświetlacz na specjalne okazje. Paletka cieni, jak widzicie, różowa, czekoladowa. Najpierw jednak nakładam bazę z Paezé, dobrze rozcieram na całej powiece i na górze i na dole, a następnie zrobię sobie taki złoto-brązowo-różowy makijaż. Zobaczycie sami. To był mój pierwszy raz z tą paletką, więc musiałam się przekonać, jak się jej używa i pomyślałam, że osobną recenzję zrobię Wam po prostu innym razem, żebyście mogli zobaczyć porównanie tej paletki oryginalnej z Too Faced właśnie z paletą z iHeart Makeup. Jak widzicie, wewnętrzny kącik nałożyłam taki blado-różowy cień z drobinkami, natomiast w zewnętrzny bardzo czekoladowy, taki brązowy cień, na środek bardziej złoty i zrobiłam sobie właśnie taki złoto-czekoladowy makijaż. Myślę, że całkiem fajnie mi to wyszło. Natomiast cienie są dość mocno pigmentowane, ale też się trochę sypią. No ale tak jak mówię, zrobię Wam osobną recenzję. Teraz kreseczki z jaskółką, moim super linerem, takim ostro zakończonym. Bardzo wygodnie się nim rysuję kreski, ostatnio ciągle go używam i staram się, żeby na obu oczkach były równe. Teraz żeński, wybrałam sobie dziś Demi Wispies z Ardell, mamy je w takim fajnym paku i nałożyłam nowym klejem duo w pędzelku, który bardzo lubię. Bardzo łatwo się nakłada rzęsy, natomiast czasami trzeba nałożyć troszkę więcej w kącikach, żeby się kąciki nie odklejały, ale tak ogólnie bardzo fajny klej. No i ściskam jakby te rzęsy moje z rzęsami doczepionymi. Teraz całość tuszuję moim tuszem Volume Million Lashes z L'Oreala. Nie zapominajcie o dolnych rzęsach, je też warto podkreślić. Kredka do brwi z Art Deco. Ja ją dostałam od Darka w tym filmie mąż kupuje mi make-up online, właśnie on mi wybrał tę kredkę i powiem Wam, że ja ją bardzo lubię, natomiast nie zawsze czuję ten kolor, on jest dosyć ciemny i zobaczycie dalej, co się tutaj stanie, bo brwi mi się ogólnie podobały, ale czułam się w nich nie do końca dobrze. Oczywiście wyczesuję kredkę i będę nakładać teraz Brow Artist, taki fajny żel z L'Oreala. Jak widzicie, ma całkiem śmieszne opakowanie. W środku mamy szczotkę, a na końcu jeszcze taki aplikator, którym możemy dołożyć produktu, jeżeli mamy jakieś dziury, tak jak ja tutaj. Zaraz zobaczycie, jak dokładam sobie produktu w dziurę. No i nakładam konturówkę chyba z Golden Rose. Tak, wydaje mi się, że to jest Golden Rose. Taką w miarę naturalny kolor, taki ciemniejszy trochę niż kolor ust. Teraz kredka z Catrice, Don't Think Just Pink, bardziej różowa i tak wyszedł mi makijaż. Po rozpuszczeniu włosów stwierdziłam, że te brwi nie do końca mi się podobają, są zbyt wyraźne. Próbowałam je wyczesać, ale jakoś mi nie wyszło, dlatego stwierdziłam, że po prostu zmyję sobie troszeczkę tego koloru, jednak nie czułam się w nich do końca dobrze i poprawię sobie brwi. Zobaczycie, czy to wyszło, czy nie. Użyłam sobie tu kredki z Revlonu, takiej dwustronnej. Z jednej strony mamy jasną kredkę, z drugiej strony mamy żel i właśnie tego zestawu użyłam. I tak jak mówiłam, sami ocencie, czy brwi na początku były fajniejsze, czy później. Dużej różnicy może nie ma, ale już troszeczkę lepiej się czułam. Natomiast ta kredka z Art Deco jest troszeczkę bardziej trwała i tak samo ten żel z L'Oreala też daje radę. Ma fajny kolor, a ten żel no nie do końca lubię, ale kredka jest tutaj fajna. Ok, udało się, jestem zadowolona. Teraz całość utrwalam mgiełką z Makeup Revolution, którą bardzo lubię, ma taki lekko migdałowy zapach. Rozczesuję włosy i wybieram, słuchajcie, koszulę w kratę. Ostatnio wróciłam do koszul w kratę, uwielbiam je po prostu. Zakładam koszulę i tak wygląda mój dzisiejszy makijaż, moje Get Ready With Me. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie mi komentarze na dole. No i dzisiaj mamy promocję na kosmetykach z Ameryki. Za każde zamówienie w kwocie 100 zł dostaniecie kupon w wysokości 10 zł, który możecie użyć później w sklepie. Zostawcie kciuki do góry i do zobaczenia w kolejnym filmie. I koniecznie zobaczcie mój ostatni film o moich odkryciach, jeżeli chodzi o rzęsy. Link macie na dole. Pa, pa kochani!